Gdzie jesteś, Reed? Najpotrzebniejsze rzeczy. Kurwa! Musimy się zwijać nad ranem. No ale ja to muszę dostarczyć. Nie tędy, kurwa! To jest przejście dla VIP-ów. Dostawa. No tu widziałeś coś ciekawego? Gdzie? A co ja jestem? Informacja. Tylko skrzynki z wodą i tym podobne. Ten podatek odebrałeś. A się wie. No, jesteś. No, jestem. Co widzisz? Bramę oraz dwóch strażników. Nie martw się strażnikami, po prostu otwórz bramę. Proszę bardzo, otwarte. Mam dostęp do windy, jadę na górę. Ty też się zbieraj, spotkamy się na górze. Dobra. Trzeba to sprawdzić. Ukrywa się! Gdzie są, kurwa, tyciągi? Ktoś tu się napierdalał. Chyba mamy gości. Co się stało?
Zachowaj czujność. Jesteśmy już w Wilczej Norze. Boisz się go? Hansena. Gość rzucił wyzwanie NUSA i całemu Night City za jednym zamachem. Już dawno powinien gryźć piach. A jednak żyje i rządzi całym Doktem. A więc boisz się. Przy ludziach takich jak Hansen V musisz zaakceptować ich przewagę. Ale to nie znaczy, żeby zaraz kulić ogon. Dobra, teraz znajdź sobie punkt obserwacyjny, żeby mnie namierzyć. I ucisz każdego, kogo napotkasz. Tylko cicho. Zdjąłem snajpera i jestem w jego gnieździe. Miał tu zajebisty stabilizator i widok na wszystko. To osłaniaj mnie. Masz tam świetną pozycję. Wykryto nowego użytkownika. Kalibracja. Tryb prowadzenia ognia nieaktywny. Jestem, Vi. Daj znać, czy mnie widzisz. Co teraz? Postarajmy się zrobić to gładko i po cichu, okej? Ostrzegaj mnie, jak zobaczysz jakichś strażników na mojej drodze. Jasne, szefie. W razie czego ta snajperka ma tłumik. Rozejrzyjmy się. Widzę snajpera w dalszej części obiektu. No to już nas nie zaskoczy. Później się nim zajmiemy. Zaraz za rogiem jest mina. Dobra robota, Vi. Mogłem nie zauważyć. Masz na swojej drodze dużą liczbę rozproszonych strażników. Przyjąłem. Zajmijmy się nimi jeden po drugim. Idealnie będzie, jak się nawet nie zorientują. Dużo tu kamer. Powinnam mieć do nich dostęp, jak tylko gniazdo zakończy kalibrację. Dobrze, mogą się przydać. Widzę szyb głównej windy. Nie, nie możemy go użyć. Będzie strzeżony na górze. Ale miej na niego oko. Widzę przejście na twoją stronę. Most z kontenerów. Dobra, czekaj. Opuszczę ci ten most. Obok będzie winda serwisowa. Pojedziemy nią razem na górę. Tylko najpierw muszę się tam dostać, więc osłaniaj mnie. Kalibracja zakończona. Tryb prowadzenia ognia aktywny. Pamiętaj, że korytarz jest zaminowany. Poza tym jest czysto. Rozumiem. Idę. Mina to Cuci Gumo. Możesz ją przestawić na tryb sojusznika. Zająłem się miną. Ruszam dalej. Ej, nie widzę, co jest za rogiem. Czysto? Mogę iść? Patrol idzie. Przyjąłem. Przemierz... Położysz stówkę do pierwszego. Nie ma bata. Sam jestem goły. No to trzeba zrobić obchód po kwartale. Tylko cicho.
Widzę bramkę z czujnikiem ruchu. Musimy ją otworzyć. Jest generator. Rozwal go. Wykrywacz wyłączony. Dobra robota. Idę dalej. Ustanowiono połączenie z systemem. Musisz mi pomóc. Weź tego po lewej, a ja zajmę się tym za ścianą. Dobra, jest mój. Dobrze, na mój znak. 3, 2, 1. Uważaj. Większy patrol idzie w twoim kierunku. No, przyjąłem. Przemieszczam się za osłonę. Ten snajper, którego wcześniej namierzyłaś, pamiętasz? Zajmij się nim. Nie mam jak się stąd ruszyć. Dobra robota. Dobra, idę. Strażnik, musisz go zdjąć. Widzę go. Dobrze, teraz zajmij się nim. Strażnik zdjęty. W porządku. Uważaj, tam są. Patrol idzie. Dawaj. Strażnicy chyba mnie widzieli. Musisz zrobić z nimi porządek. Dokończ to! Czysto. Możesz iść do pomostu. Dobra robota. Bezbłędnie wykonane zadanie. Doskonała robota, V. Jestem pod wrażeniem. A teraz do windy. Za mną.
Prawie na miejscu, Vi. Mhm. Słabo wyglądasz. To nie ty dzisiaj nurkowałeś, Reed. Na pewno wszystko jest okej? Wszystko jest okej. Skanujesz mnie? Skoczył ci kortyzol. Przypomniała mi się inna winda w innym hotelu. Co, nie poszło za dobrze? Po czym wnosisz? Widzę takie rzeczy w człowieku. Ja też swoje w życiu widziałam, wiesz? Nie jestem żółtodziobem. Wiem. A teraz trzeba się przebrać. No, załóż swoje nowe łaszki i przyklej sobie jakiś przekonujący uśmiech. Czeka nas zabawa. Możemy wchodzić. No, piękna jesteś. A teraz chodź. Muszę przyznać, Vi, że nie pamiętam imprez w takich miejscach za mojego życia. A teraz idź tam i nie spraw mi zawodu. Chcę znowu poczuć smak szampana. Plany po Alasce? Cały ten sprzęt wróci na czarny rynek. Masz już na oku kupca? Osobiego dopuszczę jakiemuś państwu. Zainwestuję w nowsze zabawki. Ale reszta się przyda. Mam już na oku nowy kawałek ziemi, tylko czeka na wzięcie. Na naszym podwórku? Piękna, egzotyczna Mianma. Mają tam straszny burdel w polityce. I bajeczne złoża rubinu, jadeitu, szafiru, bracie. Spali się kilka wiosek, zetnie parę dłów i to wszystko będzie nasze. Wypijmy za to.
Co w tym dziwnego, że też dostałam zaproszenie? Hansen zawsze... No, czego? Gillian Jordan i Arif Iqbal. I to razem. Chciałam się tylko przywitać. Mhm. Hej. O czym to my? Co w tym dziwnego, że też dostałam zaproszenie? Hansen zawsze był rozsądnym człowiekiem. Gillian, skarbie. Co jest rozsądnego w zestrzeleniu twojej szefowej na własnym terenie? Żeby jeszcze umiał dokończyć, co zaczął. Nie tak głośno. Przed chwilą wychwalałaś Hansena za rozsądek, a teraz sugeruję, że mam się bać? Mów sobie, co chcesz, Arif, ale potem nie płacz, że omija ci impreza w Black Sapphire. To ty w publicznej telewizji oskarżasz go o zamach na prezydentkę NUSA przed milionami widzów. Taka praca, każdy to wie, ale to tylko czytanie z telepromptera do ciemnego ludu, a tutaj... Tutaj słowa mają wagę. O czym to my? Pan Kaworkin. My się znamy? Przepraszam, ale muszę wykonać ważne hol. Wszystkie popularne rynki. Tak. Sporo analiza tych twarzy z telewizji. Informacji, wykrywanie formacji świecowych. Nie mogło ich tu zabraknąć. Dla nich to dreszczyk emocji, a dla Hansena dowód, że ma ich w garści. No tak, darmo. To też śmieszne. Gdzie się puszczą na łatwo? Hans? Ty też tutaj? Lepiej niech nas tu nie widzą, Rob. Nie znamy się. Miłej zabawy. Właśnie spotkałam Mr. Hansa. Też wydaje się, jakby był na misji. To samo. Mówiłeś, że Kurt był zadowolony. To czemu nie udzielił ci poparcia, gdy doszło do rozmowy z tym małym, łysym wypierdkiem z konsulatu? Zakładam, że chciał zachować... Nie podoba mi się, jak mistrzyłeś się do tej wywłoki. Nie patrz, zamykamy w więzieniu dwóch mistrzów, żeby sobie teraz zachować. Nie płacą ci za bycie miłym, tylko za pilnowanie interesu. Może filia w Mumbai traci cierpliwość. Mam że znowu sama rozmawiam z Kurtelem, bo mój mąż zdęszył kolejną grupę na imprezie. A więc to jest ten Kurt Hansen, król Doktor. No kurwa, duża towarzystwa. Ważne są. Przyjaciel, Goro Takemura. Czy twój przyjaciel też wrócił z odwyku? Tak.
Prawdę mówiąc, to właśnie przeżywa coś w rodzaju odwyku. Rodzina się od niego odwróciła, stracił dom, szczepy. Tragedia. Co też nałogi robią z człowiekiem? Wiem coś o tym. Hej, a może twój przyjaciel chciałby spróbować swoich sił w showbiznesie? Przydałby mi się dubler na gorsze dni. Nadawałby się. Przekażę mu. Trzymam za słowo. Kwestia tego, kto ma jakie ryzyko. Ja po prostu wiem. Potrzebujemy sprzętu, który pozostanie niezawodny w ekstremalnie niskich temperaturach. Nasi powietrze zakręty muszą przekazać. Hansen będzie zwodził nas tak godzinami, zobaczysz. Będzie chciał nas rozmiękczyć alkoholem i atmosferą, żeby ułatwić sobie negocjacje. Co za różnica? Mamy pozbyć się 2000 żuli i bezdomnych z Vista Del Rey. A jak to zrobimy, to już nasi przełożeni mają w dupie. Zlecenie tego Hansenowi i tak będzie najtańszym rozwiązaniem. Powiedzmy, nie wiem, jaką kwotą rzucił. Jak myślisz? Co on z nimi później zrobi? Obchodzi cię to? Proszę cię. Albo wystawiasz mi trzy, albo jutro wszystkie drzwi zostają wyjebane w dan. Bardzo proszę odsunąć się od sceny. Wiem tyle, co ty. Kazała nam tu przyjść. Może nawiąże kontakt, może coś dla nas zostawiła. No, jaki masz plan? Czuję, że nasiąkam imprezową atmosferą. Tylko nie nasiąknij za bardzo. Spójrz tam, po mojej prawej. Loża daleko w tyle za schodami. Facet w militarnych ciuchach, jakby się urwał z poligonu. To właściciel tego hotelu i całego Dogtown, Kurt Hansen. Bawi się w towarzystwie komisarza policji Night City. Regularnie nadaje propagandę, która oficjalnie przeciwstawia się miejskim organom ścigania, a za kulisami klepie się po plecach z szefami NCPD. Pamiętaj, unikaj gościa. Poza tym bądź na widoku. Songbird powiedziała, że nas tu znajdzie, więc dajmy się jej znaleźć. Ja zamówię drinka, a potem się rozejrzę. Będziemy w kontakcie. Ach, nie naciskaj nikogo. Jesteś tu, żeby się bawić. Tak to ma wyglądać. Dla mnie to jest ten. A właśnie, szukam znajomych. Hej, wyglądasz na zagubioną. Ruf Zeng? Ta sama. Pewnie nie masz ochoty dotrzymać mi towarzystwa przez resztę wieczoru. Noc jeszcze młoda, no, ale może później. Jasne. Moje zdrowie.
Cuthbert? Całe szczęście. Jesteś. Nie takiego widoku się spodziewałaś, co? To prawda. Do twarzy ci w tej sukience. Tak, na pewno właśnie to cię zaskoczyło. Dobrze, że jesteś. Nie wiem, co bym zrobiła, gdyby nie ty. Naprawdę. Dobrze cię w końcu spotkać na żywo, twarzą w twarz. Zwłaszcza po naszym ostatnim kontakcie. Ja zabiłam waszego znajomego, prawda? Tego netrunnera, który pomógł nam się ostatnio połączyć. Nie powinnaś się za to obwiniać. Reed praktycznie zmusił go do tego połączenia. Poza tym lepiej slider niż my. Nie miałyśmy czasu, żebym ci wszystko wyjaśniła. Sol, popełniłam wiele błędów. Bardzo wiele. Już dobrze. To nie twoja wina, dziewczyno, tylko nasza. Wasza? Ja wiem, do czego zmuszała cię Myers. A mnie za mnie było, że... Słuchajcie, przepraszam, ale nie mamy teraz czasu. Racja. Teraz musimy cię stąd wyciągnąć. To niemożliwe. Skoro tu weszliśmy, to damy radę i wyjść. Nie o to chodzi. Ja umieram. Tak jak Vi. A Hansen ma nasze lekarstwo. Vi umiera przez Relik, ja przez Blackwall. Nie mogę się wycofać. Umierasz, tak jak ja. O tym nie wspominałaś. Bo nie było czasu. I teraz też go nie mamy. Musicie mi pomóc. Hansen wykopał z bunkra pod Dogtown technologię, która uleczy i mnie, i Vi. Jedyny sposób, żeby mu to zabrać, to zostać przy nim i dalej grać więźnia. Kurwa. Wyczekamy na odpowiedni moment. Ja zadziałam od środka, a wy mi pomożecie zdobyć ten tech. Wtedy będę mogła uciec. Nie ułatwiasz, co? O, jesteś... So me. Przedstawisz mnie znajomym? Rzadko się zdarza, żebym nie znał swoich własnych gości. Wypadałoby się poznać. Kurt Hansen. Jestem Vi. So Mi nas zaprosiła. Zaprosiło. Zatem bawcie się dobrze. No nic. Muszę cię porwać, skarbie. Mam tu paru polityków z Night City, którzy pragną cię poznać. Jeśli chcemy utrzymać głodne szczury z dala od Dogtown, nie możemy kazać im czekać zbyt długo. Jestem cała twoja. Do zobaczenia, Vi. Udało się. Połączenie się odnowiło, kiedy cię dotknęłam. Ciekawe. Vi, muszę pomyśleć spokojnie. I potrzebuję drinka. Będę na dole. Posłuchaj. Wszystko ci wytłumaczę. Oszukałaś mnie. Mówiłaś, że masz dla mnie lekarstwo, a nie, że dopiero trzeba je zdobyć. Nie oszukałam cię. Nie powiedziałam tylko całej prawdy. Vi, ja... Nie wszystko mogę ci teraz wytłumaczyć, ale naprawdę bardzo potrzebuję twojej pomocy. Przez cały czas chodzi mi tylko o jedno. Chcę zdobyć nasze lekarstwo. Bardzo mi się to nie podoba. Mnie też się nie podoba, gdzie jestem. Każdemu z nas coś się nie podoba.
Lekarstwo. Jak mamy je dostać? Musimy zdobyć matrycę neuralną. To tajna technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję z Zablekłola. Matryca jest częścią mainframe'u wyciągniętego z bunkra. Problem polega na tym, że mainframe jest zabezpieczony i Hansen nie ma klucza. Czekaj, czym jest ta matryca neuralna? W uproszczeniu to jakby nośnik na sztuczną inteligencję, uwięzioną wewnątrz pewnych warunków brzegowych. Można ją odpalić tak, żeby wykonała to, co zdefiniowane jest w tych warunkach. Ale naprawdę nie mam teraz czasu tłumaczyć ci tego w detalu. Czekaj, skąd ten pośpiech? Jestem w dwóch miejscach naraz. Duchem z tobą i ciałem u boku Hansena. Za chwilę będę zmuszona to przerwać. Masz plan. Jaki? Kurt zatrudnił mnie i dwójkę netrunnerów, którzy kiedyś pracowali przy tej technologii. Zatrzymali sobie kody dostępu i teraz chcą mu je sprzedać. Czarny rynek. Oni mają dostęp. Ja mam wiedzę, jak wyciągnąć matrycę i resztę danych z mainframe'u. Mamy współpracować. To nasza szansa. Musicie ukraść te kody dostępu i unieszkodliwić netrunnerów. Później podszyjecie się pod nich i przyjdziecie na spotkanie z Hansenem. Zwiniemy mu matrycę sprzed nosa. Nie rozumiem. Jak to mamy podszyć się pod netrunnerów? Kradzież osobowości. Specjalność firmy. Alex i Reed dobrze się na tym znają. Wszystko ci wyjaśnię. Nigdy nie przypuszczałam, że akurat oni będą nam w tym pomagać. Cała ta historia z Hansenem... Coś mi się tu nie zgadza. I to mocno. Wciąż coś ukrywasz, mam rację? Nie mam czasu, żeby teraz wszystko wyjaśniać. Proszę cię, Vi. Musimy zdobyć matrycę. Znajdź netrunnerów. Są tu na dole. Rude bliźniaki. Mają zabezpieczenia. Na skanach z Kiroshi zobaczysz jakieś bzdury. Zbywasz mnie. Mam dla was przygotowane informacje. Zostawiłam je tam, w kieliszku. Przekaż je Reedowi. Będą potrzebne na później. Muszę kończyć. Liczę na ciebie. Songbird? No i poszło.